Cześć, dajcie, z tej strony Robert. No i wracamy do takich normalnych filmów, czyli unboxingu, pierwszych wrażeń, recenzji i tego wszystkiego, co mam nadzieję najlepsze. I zaczynamy grubo. X2 Soul Extreme, czyli taka trochę większa i lepsza wersja X2 Soul Pro, co ostatnio było na kanale. Ja już zaglądałem do środka, więc się przyznam, wygląda to naprawdę tak samo fajnie jak w przypadku poprzednika. Zapraszam bardzo do odpakowania. Zaczniemy sobie od tyłu pudełka, bo tam znajdziemy specyfikację, a w przypadku AllView na ogół wszystko jest tam podane z tyłu. Tak, najważniejsze elementy. 6-calowiec, Quad HD, czyli 2560x1440 pikseli. To jest chyba pierwsze urządzenie z tak dużą rozdzielczością od AllView. Oprócz tego procesor Octa-Core, czyli 8-rdzeniowy, 2 GHz, to jest 64 bity. Helio X10, cokolwiek to znaczy. Dalej mamy układ graficzny PowerVR, Android 5.1, 3 GB pamięci RAM i to chyba też jest debiut w tym wypadku, jeżeli chodzi o to urządzenie. No i 24 megapiksele aparat, to już jest kosmos. Nagrywanie 4K, z przodu 8 megapikseli do selfie, wystarczy moim zdaniem. 64 GB wbudowane, microSD do 128 GB. NFC, kilka innych dodatkowych rzeczy. Najważniejsza chyba jest bateria. 3500 mAh. To jest duży, duży plus. Dobra, zobaczmy jak to wygląda w środku. Standardowo, zresztą poprzednio jak w poprzedniku wyglądało to identycznie. A tu mam taką dość grubą książkę, którą otwieramy w ten sposób, żeby tu nic nie wypadło. Otwieramy tak. I mamy takie tutaj ciekawe rzeczy. A mianowicie X2 Soul Extreme. Opisane by AllView i tak, po lewej stronie mamy telefon, zaraz sobie do niego przejdziemy. Tu mamy wszystkie elementy związane, thank you for your choice, to jest tak samo jak ostatnio było i wszystko ładnie poukładane, jeżeli chodzi o podzespoły, czyli mamy słuchaweczki, te same co poprzednio, skupimy się na tym w recenzji. Kolejna rzecz, 2-amperowa ładowarka i to jest plus, przejściówka na USB, kabel do adaptera. No i wymienne wtyczki w przypadku właśnie tego urządzenia. A po lewej stronie, tak jak mówiłem, mamy telefon i masę papierków. Masę papierków, gwarancje, instrukcje. Tutaj dodatkowo jeszcze coś ciekawego jest? Tak, wygląda jakby były całą folię z powrotem, tak jak poprzednio. I jeszcze antywirus zawsze dołączony do AllView, więc to jest plus. Dobra, to musimy sobie jakoś tak sensownie wyjąć, żeby tego nie zniszczyć. Włóżmy, zamknijmy, odłóżmy i na bok. Sam telefon wygląda w ten sposób. Dodatkowo oklejony. Kilka elementów, jeżeli chodzi o tą przednią część LTE. Oczywiście to jest urządzenie, więc 6 cali, jak mamy 4G, 8-rdzeniowy Super Power Saving Finger. No proszę, tego się nie spodziewałem. To tutaj się znalazło. Zaraz do tego przejdziemy. Tu się wszystko znalazło. 64 GB wbudowane. Kurczę, to już naprawdę to jest... Dwie folie zeszły. Okej. Dobra, no ta jedna mogła zostać, ale dobra, już nie róbmy teraz. Będzie przynajmniej ładny ekran. Inaczej niż zawsze, bo jak są jakieś folie, to zostawiam. Tym bardziej, że to urządzenie mam na krótko, niestety. Na krótko, niezbyt długo, bo testy muszę przyspieszyć w tym przypadku. Kurczę, no nieźle. Nieźle, całkiem fajnie leży. To jest taki złotawy, rdzawy kolor, coś takiego. Tu nam niech się wszystko ładnie uruchomi, zobaczmy co mamy tutaj. No tutaj jest z tyłu standardowo ten aparat. Ładna taka obramówka, też taki jakby... Z jednej strony to jest jakby czerwony, ale z drugiej strony jak patrzę to jest taki kolor rdzawy, taki mocniejszy. Z tyłu głośnik, podejrzewam. Nie, to nie będzie głośnik u góry, głośnik będzie na dole. Logo AllView, tu będzie ten skaner odcisków palców. Dioda doświetlająca. Nie, nic nie mów do mnie. Nie przerywaj. Dobra, z lewej strony nie mamy nic, czyli wolna krawędź, wygląda to całkiem ładnie, estetycznie. Podobnie jak w X2 Soul Pro, ale jednak troszkę inaczej. Też mam takie zagłębienie, jeżeli chodzi o tą ramkę. Na dole złącze do ładowania, mikrofon, u góry złącze na słuchawki, o tak bardziej centralnie. Ciekawe co to jest, nie mam pojęcia niestety, co tu się zdarzyło. I po prawej stronie przyciski głośności i przycisk power. Kurde, ale to jest ładne. A, i dedykowany przycisk do
aparatu, a tu się klapka rozchodzi, ale to przynajmniej, że wiemy, że się ją otwiera. O, tutaj mamy otwarcie, tak powinniśmy to na poważnie zrobić, żeby zobaczyć, co jest pod spodem. O kurczę, nawet kolor zachowali. A, tak tu się prezentuje wszystko, no dobra. Więc mamy dual SIM jak zawsze, no i microSD. Wszystkie informacje, głośniki, dwa głośniki na dole. Tak to wygląda, jakby były dwa głośniki osobno. Ciekawe, ciekawe, no kurczę, coraz bardziej Allview naprawdę mnie zaskakuje tymi swoimi modelami. Nie, niestety to nie jest telefon przeznaczony na konkurs. To tylko tak od razu mówię. No dobra, z tych unboxingowych rzeczy to właściwie wszystko. To sobie zamknijmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Muszę kartę włożyć. Nie, tu muszę się cofnąć. Przyciski mamy dotykowe, ale nie ekranowe, tylko już są tutaj na stałe i widzę, że albo się nie podświetlają, przynajmniej teraz przy pierwszej konfiguracji, albo później się w ogóle nie będą podświetlać. Ustalona kolejność, głośnik u góry, również tutaj, no i kamerka. I właściwie tyle, wszystko. Nie jest może za cienki ten smartfon, to wydaje mi się, że X2 Sol Pro był trochę cieńszy, no ale mamy tu baterię 3500 mAh. Liczę, zaraz to naładuję, skonfiguruję i zobaczymy, jak to wygląda. Mam nadzieję, że za kilka dni uda się pierwsze wrażenia zrobić i dam wam oczywiście znać. Dajcie znać, co wy chcecie wiedzieć o tym urządzeniu przed pierwszymi wrażeniami, nad czym mam się skupić jakoś specjalnie. No i trzymajcie się, pozdrawiam, cześć!